Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Tym razem troszkę inna parka. Biorę ściany. Tank Parra. Zanim zacznę opowiadać o tej parce, chciałem wam powiedzieć troszkę historii. Jest to kolaboracja z Pierrem Parrą. I można powiedzieć, że to już może taka kolejna kolaboracja z Nike'em. Dwa lata temu była kolaboracja też na tankach, bo był Parry. Tu macie zdjęcia, osobiście to są fajniejsze. Bardzo lubię to mini swoosh logo. Dodatkowo, kim jest ten Pierre? Pierre jest artystą muzycznym, który też ma swoje jakby ciuchy, ubrania, akcesoria. Tutaj macie, jak wygląda. I poprzednie modele Nike, które miały kolaborację właśnie z tym ziomkiem, to były Air Maxy, takie zwykłe, i też były Friends Family, które są naprawdę bardzo drogie i ciekawe, ponieważ nie mają swoosha. Teraz przechodzimy do buta. Jest to but normalny Dunk SB, czyli macie grubszy język, ale moim zdaniem język jest troszeczkę chudszy niż tych zwykłych, regularnych SB. To jest osobiście fajne, bo ja jakoś nie jestem mega fanem bardzo grubego języka, ale taki lekko gruby jest spoko. Zaczynamy od podeszwy. Jest to podeszwa taka gamsol. W sumie gamsole są bardzo, bardzo popularne u takich OG sneakerheadów. Osobiście jakoś nie jestem fanem, ale na tej parce w miarę spoko wygląda. Następnie macie białą podeszwę i teraz takie wzorki. Są zrobione z takiego materiału, nie wiem co to jest, ale taki materiał moim zdaniem nie będzie za bardzo się brudził, ale ma taką dziwną teksturę. Dodatkowo mamy mini swoosh logo, a całą robotę robię oczywiście ten swoosh, zobaczcie jak to wygląda fajnie. Jak w normalnych dunkach nie jest do końca, jest taki ucięty, to jest bardzo fajny akcent. Z tyłu macie napis Parra, a wkładka ma podobny akcent, podobną grafikę co na całym bucie, Nike SB Parra. Dodatkowo na Toboksie zrobiłem z takiego notebooku, tak samo jak język. Boksik nie był jakiś ciekawy, więc nie pokazuję wam, a bardzo dużo pyta się, jak one fitują. Jak dla mnie true to size, klasycznie kardanki są true to size. Jeżeli byście chcieli kupić takie fajne buty, piszcie do mnie na Instagrama, tam mam wszystkie parki, jak i na mojej stronie internetowej. Bardzo was proszę też o subskrypcję, jak komentarz. Myślę, że jako środę będzie fajny odcinek specjalny właśnie z tymi dunkami, więc jeżeli coś chcę widzieć wszystkie tanki LOT 50, dajcie mi znać w komentarzach. Trzymajcie się, siema! I'm curious, George, I hop in the Porsche, it's 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throws, to turn to a ghost, I need to know everything. Now you be surprised at the info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk. Gotta keep quiet, maneuver in silence, then let them in, talk up their body, another one body that's...